Tak, chcieliśmy powiedzieć o tym, co się stało. To już Państwo przekazywaliście relacje z tego smutnego wydarzenia. W Radomsku zostaliśmy zaatakowani przez 3 napastników. Zostało zniszczone stanowisko informacyjno-wyborcze. Pan Wojtek został uderzony przez jednego z napastników. No, całe szczęście, że przytomność pani, która razem z panem Wojtkiem stała na stanowisku, przytomność umysłu i zasłonięcie tak prozaicznym balonikiem dziecięcym twarzy, ale myślę, że uratowało to panu Wojtkowi bardzo dużo zdrowia. Bo chciałbym powiedzieć, że wszyscy świadkowie podkreślali, że z taką wściekłością, z taką furią, no, dawno się nie spotkali, nie widzieli czegoś takiego. Ten atak był naprawdę bardzo brutalny i tylko ta przytomność umysłu pani Wioli, która, tak jak mówię, zasłoniła pana Wojtka, uratowała go przed poważniejszymi konsekwencjami. Mogło się to naprawdę bardzo źle skończyć. Dzisiaj już wiemy, że sprawca został złapany i jest to 26-letni młodzieniec, który zobaczcie Państwo, że w tak młodym wieku może sobie zmarnować życie, bo jego czyn jest zagrożony 5-letnim wyrokiem. I to jest taka ogromna nieodpowiedzialność takiego człowieka, bo no to może zaważyć na jego przyszłym życiu. I dlatego też chciałbym zaapelować do wielu osób, które nie potrafią toczyć tej dyskusji politycznej w taki należyty, kulturalny sposób i ucieka się do takich dziwnych metod, bo tak jak to dzisiaj usłyszałem na targowisku miejskim w Zelowie, jedna osoba mi tak powiedziała: panie pośle, to jest tak, że no właśnie, zaczyna się od hejtu, później są takie ekscesy jak niszczenie banerów i materiałów wyborczych, a kończy się takim atakiem. Całe szczęście, że nie jest szczęściem. I no, daję pod rozwagę tym osobom, że możemy się spierać, możemy dyskutować, możemy wymieniać się poglądami, ale czyńmy to w kulturalny sposób, nie obrażając innych osób, nie obrażając ich bliskich, ich współpracowników, bo to nikomu nie służy, a to zawsze działa w dwie strony. Ta niechęć się nakręca jednych do drugich i bardzo poważnie eskaluje. I tutaj mieliśmy taki przypadek. Ja mam nadzieję, że ta kampania do końca będzie się już toczyła w spokojnej atmosferze, w merytorycznej, na argumenty, na przekonania, na słowa, a nie na takie brutalne ataki, z jakim mieliśmy tutaj do czynienia. Chciałbym również podziękować ze swojej strony wszystkim funkcjonariuszom policji, bo muszę przyznać, że wczoraj po złożeniu zawiadomienia w Komendzie Powiatowej w Radomsku no widzieliśmy, że to podejście jest niezwykle profesjonalne i policjanci są zdeterminowani, żeby w bardzo krótkim czasie tych napastników złapać. I się okazało, że tak właśnie było. Dzisiaj mamy informację, że 26-letni napastnik został zatrzymany, zostały mu postawione zarzuty. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom, którzy do tego się przyczynili. A jakie konkretnie zarzuty zostały postawione, wiadomo? No, są 2 zarzuty. Naruszenie tutaj nietykalności cielesnej, jeżeli chodzi o pana Wojtka, i zniszczenie materiałów wyborczych, zniszczenie tego stanowiska informacyjno-wyborczego. No, wiele rzeczy zostało tutaj zniszczonych, bo to i materiały wyborcze, i termosy, bo częstowaliśmy naszych wyborców kawą, częstowaliśmy ciastkami. To zostało wszystko zniszczone, potłuczone. A muszę też przyznać, że to taki dysonans, dlatego że od samego rana przed targowiskiem miejskim w Radomsku mieliśmy świetne spotkanie z mieszkańcami. Naprawdę to było jedno z lepszych spotkań wyborczych. Spotkaliśmy się z ogromną sympatią, wiele rozmów, wiele dyskusji, wiele wymian uwag, wiele też dla nas takich, dla mnie takich ważnych różnych interwencji i propozycji tego, co należałoby zrobić w najbliższych 4 latach. A dla nas to są bardzo cenne sygnały. Więc ta atmosfera była naprawdę bardzo przyjazna, bardzo miła i serdeczna i została takim jednym incydentem zepsuta, ale mimo wszystko mam nadzieję, że
To się nie powtórzy. Dlaczego zgłoszenie dopiero było zgłoszone wczoraj, nie w tym samym dniu? Dlaczego Państwo czekali tak długo? Tak rozmawialiśmy z funkcjonariuszami, którzy pojawili się zaraz na początku, po tych 5-10 minutach chyba od zgłoszenia. I no tutaj może Pan Wojtek powie, bo z nimi rozmawiał, ale ustaliliśmy, że zgłosimy następnego dnia. Mieliśmy informację, że możemy to zrobić w Bełchatowie, już na miejscu po powrocie, ale uznaliśmy, że jednak skoro to się zdarzyło w Radomsku, lepiej będzie wrócić do Radomska i tam to zawiadomienie złożyć. Ja mam do Pana pytanie. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o tę sytuację? Ci mężczyźni podeszli sprowokowani czymś, że Państwo działali, rozdawali ulotki, czy po prostu staliście Państwo na stoisku i ta sytuacja wydarzyła się tak po prostu bez przyczyny? Zostaliśmy wzięci z zaskoczenia, prawda? Bo zaczęliśmy, wiadomo, to już było po 2 godzinach rozmów z mieszkańcami, rozdawania ulotek. Panowie się pojawili stąd i zowąd z bocznej części namiotu, zaczęli wykrzykiwać pod naszym adresem, pod obraźliwe, niecenzuralne słowa, no, nie będę tutaj wiadomo mówił. I po zwróceniu, bo ja zwróciłem temu panu uwagę, żeby zaprzestał. Postraszony został również policją, że jeśli nie przestanie, to zadzwonię po policję. No ale go to wiadomo nie powstrzymało, podszedł z boku, obok z mojego stolika, ten i zaczął wymierzać cios. Najpierw doszło do szarpaniny, popchnięcia, no i później wymierzył centralnie w twarz pięść. Jak mówię, jak pani Wiola zamortyzowała to uderzenie tymi balonami. No i po czym się oddalił. Odszedł jakby nigdy nic i za chwilkę z powrotem nastąpił powrót. Ja znowu wyszedłem w jego stronę, on mnie ominął, podszedł, no i jednym kopnięciem praktycznie rozwalił nam wszystko, co tam było. Bo co Pana zdaniem mogło go najbardziej rozwścieklić? Nie wiem, no to była wielka agresja, niesamowita agresja. Niesamowita agresja, ja myślę, że jakby nie wiem, że to, cieszymy się, że to się tak skończyło, jak się skończyło, że to nie doszło do jakichś poważniejszych obrażeń i... A to myśli Pan, że to chodziło o znaczek partyjny, o konkretnie stoisko tak, no danej partii, czy konkretnie posła Kubiaka? Pod naszym adresem, prawda, wykrzykiwał obraźliwe hasła i od tego się zaczęło. Ale to chodziło o konkretnie posła Kubiaka, czy chodziło o PiS jako PiS? Pod Prawo i Sprawiedliwość wymieszał. Później działo się to wszystko bardzo szybko, także no ja mówię, ja byłem naprawdę w wielkim szoku. I gdy on zniszczył nam to stanowisko, to jeszcze miałem, nie wiem skąd, na tyle siły i odwagi, żeby jeszcze za nimi polecieć. Nikt nam tam nie pomógł z osób stojących. Jedynym dowodem, który mógł być, to zrobić im po prostu fotografię. No. I mi się udało na szczęście. Podczas tego robienia zdjęcia też wystąpił jakieś... Tak, tam jest nawet na jednym zdjęciu, gdzie pokazuje mi pewien znak palcem. No i to później jeszcze mówię już... Szedłem im naprzeciw, zrobiłem jedno zdjęcie konkretne, które już wskazało sprawcę. A czy podczas tych wszystkich rozmów tam przedwyborczych w różnych okolicach spotykacie się panowie z innymi jakimiś przejawami, no powiedzmy nie tyle nawet agresji, co jakiejś niesympatii bardziej wyrażanej? Powiem szczerze, że 4 lata temu mówiłem, że ten okres wyborczy dla nas jest naprawdę bardzo dobry, bo wszędzie spotykamy się z dużą sympatią. A dzisiaj mówię, że w tej kampanii jest jeszcze lepiej. Ta sympatia dla nas, dla naszego ugrupowania jest jeszcze większa. Ja naprawdę wszystkim mieszkańcom, czy Radomska, czy Bełchatowa, czy Piotrkowa bardzo dziękuję, bo naprawdę tyle dobrych słów dawno nie słyszałem i naprawdę miło się prowadzi w ten sposób kampanię, rozmawiając z mieszkańcami, bo tak prowadzę kampanię. Spotykamy się codziennie z mieszkańcami na targowiskach, na ulicach, przy centrach handlowych i rozmawiamy. I to też jest cała masa bardzo cennych informacji dla nas. Także naprawdę ten atak był no, nieracjonalny, kompletnie nie wiadomo z czego wynikający, skąd taka ogromna agresja. Tutaj mówimy o agresji fizycznej, która miała miejsce właśnie w Radomsku. A ja bym poprosił Pana komentarz, bo jednak nasilająca się wraz z kampanią wyborczą pojawia się również taka agresja, powiedzmy sobie, internetowa, w postaci tak zwanego hejtu.
przy materiałach politycznych często pojawiają się zmienione nazwiska, wymieniani posłowie z różnymi obrazami, z obraźliwymi stwierdzeniami. Dużo też pada jakby pod pana kątem. Widzi pan to, zauważa pan ten problem również? Tak, to jest ogromny problem hejtu. To bardzo ostatnio popularny temat. Ja mam wrażenie, że w Bełchatownie również taka farma hejtu powstała. Ja nie do końca jestem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie na tle politycznym. To są pewne uwarunkowania osobowe, różne opinie ludzi o innych osobach, bardzo takie osobiste urazy, które no, bardzo łatwo przelać na ten taki polityczny, na tę polityczną warstwę. I rzeczywiście tego hejtu jest bardzo dużo, wobec mnie również. Ale to, co powiedziałem, bardzo często jest tak, że ten hejt przeradza się później w coś gorszego. Ja powiem o jednej rzeczy. To, co mnie bardzo zabolało i jako samorządowca, przez 10 lat byłem samorządowcem, radnym, zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej, później przewodniczącym Rady Miejskiej. I powiem szczerze, że no moim zdaniem jest skandaliczne, że w takiej wymianie z tymi hejterami, w wymianie zdań, do tej wymiany zdań włącza się radny miejski, który podkreślając również, że rzeczywiście takiego hejtu nie powinno być, że ten hejt rzeczywiście jest poniżej pewnej krytyki, która akurat mnie dotyka, ale mimo wszystko mówi spokojnie, proszę nie martwcie się, gdyby coś, to zapewnię wam pomoc prawną. Dla mnie to jest skandal. Nie takie wartości powinien mieć radny miejski. Wydaje się, że to może być czasami pewną zachętą. Nie chciałbym, żeby tak było, bo przykład, który nas tutaj, ta sytuacja, która nas spotkała, jest przykładem, że ta niechęć do innych przekonań, do innych wartości może być taka silna, że później przekuje się w taki akt agresji, który może skończyć się tragedią. Dlatego apeluję do wszystkich, żeby się zastanowić, bo hejt to nie jest tylko to, co nas dotyka. Bo my sobie z tym poradzimy. My jesteśmy politykami wiele lat i mimo, że czasami nawet ta gruba skóra nie pomaga, ale to jest hejt, który dotyka naszych bliskich, naszych znajomych, nasze rodziny, naszych współpracowników i wtedy jest dużo gorzej. I czasami bardzo trudne sytuacje się zdarzają. Dlatego proszę wszystkich o pamiętanie, bo ja jestem zawsze bardzo chętny do dyskusji. A o którym radnym mowa? Bo troszeczkę też nie jestem, powiedzmy, w temacie. Taką pomoc zaproponował w jakiejś jednej z dyskusji na jednym z portali, zaproponował radny Rzepecki. A czy pan robi coś lub zamierza robić w ramach właśnie tych wpisów hejterskich, które się pojawiają w internecie? Czy pan ma jakiś pomysł, jak z tym walczyć, jak działać? Tak, pomysł jest taki, że w kampanii wyborczej to jest dużo łatwiejsze. Jeżeli w kampanii wyborczej takie obraźliwe rzeczy się pojawiają, to wtedy ta procedura karna jest zdecydowanie, ma krótszą drogę i można to wykorzystać. Nie wykluczam, że skorzystam z tej drogi, tak jak skorzystaliśmy tutaj ze szybkiego zgłoszenia. Zgłosiliśmy tę interwencję i dzisiaj napastnik jest zatrzymany i ma postawione zarzuty. A zarzuty są takie, że grozi mu 5 lat odsiadki. I z jednej strony przykro mi, że tak młody człowiek, 26 lat, 26-letni młody człowiek może sobie zmarnować życie, a z drugiej strony no jestem przekonany, że takie akty wandalizmu, bandytyzmu powinny być napiętnowane i takie osoby powinny ponosić konsekwencje. Ale te osoby, które zaczynają swoje życie młode od hejtu, od niszczenia innych osób, również powinny ponosić konsekwencje. Bo nie może tak być, że dwudziestokilkulatkowie próbują niszczyć osoby, które całe życie poświęcają pracy społecznej, angażują się w życie polityczne, które jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich, dla całych rodzin, dla całego środowiska, bo to wymaga wielu wyrzeczeń. I taki bezkrytyczny hejt powinien być napiętnowany i przez media, i przez społeczeństwo, a na pewno już przez służby, które pewne karne konsekwencje powinny wyciągnąć. Panie pośle, a
akty wandalizmu pojawiły się zaraz na drugi dzień po wywieszeniu banerów. Czy też zostały już zgłoszone te naruszenia dóbr własności? Rzeczywiście tutaj tych banerów zostało bardzo dużo zniszczonych. Właściwie chyba tylko z naszego komitetu. Tak przynajmniej mi się wydaje, Pani że... Pani też zgłasza radę, że tak? No ale jeśli patrzy się na skalę, w naszym mieście to rzeczywiście są to przede wszystkim banery, materiały wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, przeróżnych kandydatów, jest nas 18 na liście i w większości zniszczono materiały, domalowując jakieś napisy, czy też tnąc, czy też ściągając i kradnąc nasze materiały wyborcze. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Jeżeli komuś się wydaje, że w ten sposób można prowadzić politykę i w ten sposób coś się w polityce osiąga, to ja ze swojego doświadczenia wieloletniego mogę powiedzieć, że tak nie jest, bo zawsze takie rzeczy kończyły się odwrotnie. Ci, którym niszczono te materiały, których próbowano w ten sposób potraktować, no zdobywali jednak dobry wynik i osiągali sukces wyborczy. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy to widzą. Widzą i nawet proszę zobaczyć, że większość moich kolegów, koleżanek nie ściąga tych banerów. Niech one będą takim symbolem, jak nie prowadzić kampanii, jak nie sprzeczać się, jak nie zwalczać swoich konkurentów. Bo ja bardzo chętnie zawsze mówiłem, chętnie się z każdym swoim kontrkandydatem spotkam, chętnie porozmawiam, chętnie przedstawię swoje argumenty. Dlatego wszędzie w kampanii, zawsze w kampanii jesteśmy z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi, spotykamy się na targowisku, nie boimy się. Wychodzimy i konfrontujemy. Jeżeli ktoś do nas ma jakieś zastrzeżenia, że nie wiem, że jakiś program jest inaczej prowadzony niż powinien, czy też powinniśmy coś zrobić lepiej, to wsłuchujemy się w ten głos. Dzisiaj na targowisku miejskim w Zelowie słyszałem kilka naprawdę mądrych wypowiedzi, naprawdę dobrych sugestii, które zapisujemy i obiecałem i obiecuję, że będę je przekazywał do poszczególnych ministerstw. Bo choćby dzisiaj rozmawiałem z jedną z panią na temat smogu i kilka razy już w ostatnich kilku dniach spotkałem się z takimi wypowiedziami, że wniosek chociażby, który należy wypełnić w jednym czy w drugim programie, czy to jest mój prąd, czy też dotyczący fotowoltaiki, to te dokumenty są dość trudne i te osoby, które chcą z tego skorzystać, rozważają, że zapłacą firmie, która taki wniosek przygotuje. To nie na tym powinno polegać. To jednak, a szczególnie na tym wstępnym etapie powinno być na tyle proste, że jest dostępne dla każdego. Dzięki temu te wszystkie elementy OZE mogą się rozwijać, że to jest proste, szybkie i szybkie do realizacji. A szybkie do realizacji będzie wtedy, kiedy będzie można szybko wniosek złożyć i otrzymać środki. Więc te zwrotne informacje od mieszkańców są bardzo cenne, a my je zaraz przekazujemy. Za chwilę spotkamy się, czy na jednym spotkaniu, czy na drugim gdzieś w trakcie kampanii wyborczej, czy też spotkamy się zaraz po wyborach na ostatnim posiedzeniu Sejmu, na dokończeniu ostatniego posiedzenia Sejmu i wtedy poszczególnym ministrom będziemy mogli te argumenty mieszkańców naszego regionu przekazać, z których jestem przekonany, że skorzystają, bo na pewno oni też prowadzą kampanię i też tego typu sygnały do nich docierają. Tak, ostatnie pytanie, czy pan Wojtek po tym incydencie wycofuje się troszeczkę bardziej zaangażowania z kampanii, czy nadal będzie pan uczestniczył mimo tego, że no zdarzyło się to, co się zdarzyło? Nie, absolutnie. Dalej uczestniczymy i dalej prowadzimy do samego końca. Walczymy. Powiem tylko jedną rzecz, szanowni państwo. To nie jest tak, że takie rzeczy też po nas spływają jak po kasce. Tak nie jest. Pan Wojtek też może poświadczyć. Dwa ciężkie dni po takim zdarzeniu. To każdy z nas później przeżywa, bo i gdzieś w podświadomości to jest, że czy takie coś się nie powtórzy. Więc no my będziemy robić wszystko, żeby się nie powtórzyło oczywiście i też mamy nadzieję, że taka sytuacja nas już nie spotka, bo tak jak powiedziałem na początku, od czego rozpocząłem,
Przez tyle lat w polityce nigdy taka sytuacja mi się nie zdarzyła.